Увольните. Trzeba nam takich jak ty, pani Sakai. Idź, dbaj o siebie. Harbu! Ce iu asta? Iu ce iu asta? Limbă de apă! Sfântu-i! Nu-i samurai-ci n-am sopte, băi! Somon urc cu ștoi! Sfântu-i! Îndu de ce ai! Cine-mi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 
Się uważać. Чихарву! Ah!
가서! Wspaniale. Walcz u boku ducha. O, więc to kolejna z twoich opowieści. Nie, to prawda. No jasne. Szczęśliwy z takim bratankiem u boku. Oby opat Komej był bezpieczny. Mam coś, co zostało wam skradzione. O, nie sądziłem, że jeszcze to zobaczę. Jeden z mnichów zginął, by to ochronić. To nie był żaden mnich. Był wieśniakiem, którego przyjęliśmy. Pewnego dnia, gdy się obudziłem, zobaczyłem, że zniknął. Razem z posągiem i jedną z moich szat. Nie był męczennikiem, lecz złodziejem. Wszyscy płacimy za swoje wybory. Jego przyniosły cierpienie. No już, znowu. Oby opat Komej był bezpieczny.
Opat pochodzi z cedrowej świątyni. Czemu tu przybył? By pomóc w obronie Toyotamy przed Mongołami. Ale gdy nadeszli, on uciekł. Bitwa była bezładna. Ciężko będzie ich znaleźć. W pobliżu jest farma, która karmi świątynię. Tam zaczniemy. Byłem tam. Mongołowie ją przejęli. Ale ich przegoniłem. Więc opat musiał znaleźć schronienie. Przypominam sobie inną sytuację, gdy zniknął opat Komei. Świątynię podzieliła kłótnia starszych mnichów. Jaki był powód? Nie pamiętam, ale wydawało się to ważne. Opat zniknął na tydzień. Rzuciliśmy wszystko, by iść go szukać. Co się z nim stało? Ukrył się celowo. Zaprzestaliśmy waśń, aby go odszukać. To nie pogorszyło sytuacji? Uświadomił nam, że kłótnia była mniej ważna, niż nam się zdawało. Mógł wam to po prostu powiedzieć. Opat mawia, że gdy słowa nie skutkują, muszą przemówić czyny. Opat jako jedyny scala świątynię Kusidera. Jeśli coś mu się stanie, mnisi opuszczą to miejsce. Na pewno znajdziemy tam opata Komeja. Ogień! Farma płonie! Biedni mnisi. Nie zrobili nic złego. Panowie, spóźniliście się! Gdzie opat? Ukrywał się w tym domu. Wszystko spalili! Płacz, niczego tu nie zmieni. Musimy mieć pewność. Zginęli, uciekając przed ogniem. Opata tu nie było. A w środku? Czy to opat? Dranie, kochają ogień, co? To nie opat. Jeden z popleczników. Szukajmy dalej. Nie żyje. Spalony żywcem. Norio, beczki z wodą. Przewrócone. Siennik. Mokry. Czyżby opat się uratował? Uratował go mokry siennik. Uciekł tyłem. Może przeżył. Ktokolwiek przeżył, poszedł tędy. Więc jest nadzieja. Wyraźniejsze ślady, oddalone od siebie. Musiał biec!